Najnowszym udoskonaleniem, które pojawiło się od drugiego kwartału 2020, to dwa nowe mini wnioski. One pomogą Ci znaleźć to, co każdego dnia posunie Cię o 1% do przodu. Zapewne znasz moją strategię 1%. Ona oznacza, że jeżeli sukcesywnie każdego dnia robimy tylko jedną rzecz, to w ciągu roku mamy 365 tematów. Jeżeli każda rzecz to jest 1% tego, co zrobisz, biznesowo lub życiowo, to masz 365% normy. Nie musisz oczekiwać super zmian, nie musisz oczekiwać, że osiągniesz sukces w ciągu weekendu, nie musisz od Ciebie wymagać, nie musisz często tyrać 12-16 godzin na dobę, ponieważ statystyka pokazuje, że Ci najmniej wytrwali niestety pracują 12-16 godzin, a potem 2 tygodnie albo miesiąc dochodzą do siebie, kreatywność siada, zmęczenie się pojawia. Szczególnie ci niewprawieni, którzy nie potrafią używać strategii ABS, żeby się nie wypalić. Jeżeli nie potrafimy planować odpoczynku i regeneracji, jeżeli nie potrafimy się przepinać między wieloma tematami, dla tych z Was biznes w trzech celach i skupienie się na trzech aspektach i podział dnia na godziny plus mój autorski dziennik pomoże Wam poukładać dobę tak, żeby faktycznie robić więcej. No ale teraz, kiedy mamy mieć pewność, że zrobiliśmy więcej, w którym momencie mamy poklepać się po ramieniu, w którym momencie mamy się wesprzeć, w którym momencie mamy sobie podziękować, że udało nam się coś osiągnąć. Jak już powiedziałem, w Q2, w Q3 pojawił się nowy moduł, nauka dnia plus 1%. Ta nauka dnia to nic innego jak 1% życiowy i 1% biznesowy. Dzięki czemu 365% mnożymy razy 2. Już mamy 700% normy w ciągu roku. Brzmi szokująco dużo, ale wierz mi, wystarczy każdego dnia zadać sobie dwa pytania. Pierwszy wniosek biznesowy. Czego się dzisiaj nauczyłem biznesowo? Minął mój dzień. Co zrozumiałem biznesowo? Przykładowo, dzisiaj dostaliśmy kolejne pismo z urzędu odnośnie strzelnicy, którą budujemy, tematy wirusa i tak dalej, urzędnicy albo mają wolne, albo ich nie ma w biurze, albo nie potrafią podjąć decyzji, nie mam pojęcia, ale musimy czekać. Wszystko zostało wstrzymane i czekamy. I wniosek biznesowy jaki jest? Nie, ten urzędnik taki śmaki. Nic bardziej błędnego. Wniosek biznesowy to nic innego jak okej, pracujemy nad strzelnicą otwartą, ale w takim razie, jeżeli to potrwa tyle miesięcy, to uruchommy dodatkowy, równoległy wątek strzelnicy zamkniętej. Projekt budowlany, architekci, oświetlenie, specjalna wentylacja, rekuperacja, odsysanie tego zapachu, prochu z powietrza, dostarczanie świeżego powietrza, ogrzanie tego powietrza, żeby strzelnica nie była za zimna, ponieważ to z reguły są problemy w Polsce. To wszystko zajmie wiele, wiele miesięcy. Można uruchomić ten temat już teraz. Wniosek biznesowy. Nigdy nie skupiaj się na jednym projekcie, prowadź ich kilka. Znowu się kłania biznes w trzech celach. Robimy jedno, później drugie, później trzecie. Przepinamy się między tematami. Wniosek życiowy. Przykładowo, dzisiaj umówmy się, że moja kreatywność biznesowa dzisiaj została zawężona do tego wyzwania. Strzelnica, urzędowe pisma i tak dalej. Wniosek życiowy może być taki. Jeszcze 2 miesiące temu strasznie mi to podniosło ciśnienie. Kolejne pismo odmowne, kolejne przepychanki urzędników. Przemyślenie tematu, mały spacer, medytacja, mindfulness sprawia. To są tylko ludzie, teoretycznie powinni pracować dla mnie, ponieważ żyją z moich podatków. Praktycznie mają swoje braki w kompetencjach, mają swoje emocjonalne dni. Nie wiedzą, nie potrafią się przyznać. A czasami ja czegoś nie wiem, czasami ja mam braki, czasami oni wiedzą lepiej. Minęło kilka miesięcy, kolejny taki aspekt i życiowo już widzę, o super, super Michał, nie denerwujesz się, nie skacze ci ciśnienie, nie masz zepsutego dnia, nie chodzisz z nosem na kwintę, akceptujesz, kolejna technika jest jak jest, 3 razy J, robimy swoje. Biznes nie wpływa na życie, ciągle jesteś dobrym ojcem, dobrym przyjacielem, kumplem, masz czas poczytać książkę, masz czas się pouczyć, masz czas zrobić inne rzeczy. Nie rozproszyło Cię to życiowo. Ucz się z każdej lekcji życiowej. I teraz
to musisz każdego dnia zapisać. Po prostu. Twój wniosek biznesowy, twój wniosek życiowy. Krótki równoważnik zdania, pach, 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 dwa, trzy zdania. Możesz to rozciągnąć, możesz to rozpisać, ale tu ma być twój wniosek. Nauczyłem się tego, nauczyłem się tego. I w ten sposób nauczysz się w ciągu roku kilkaset takich tematów. Będziesz mieć kilkaset wniosków życiowych, kilkaset wniosków biznesowych. Gwarantuję ci, że to sprawi, że dziennik będzie dla ciebie najmocniejszym narzędziem, a ty masz przy sobie coacha, trenera, również swojego własnego. Dzięki mojej wiedzy wyciągasz z siebie to, co najlepsze, ponieważ są to twoje wnioski, twoje zapisane wnioski, twoja własna baza wiedzy, do której będziesz sięgać regularnie. A dzięki czemu twoja inteligencja, zarówno ta policzalna, jak i ta emocjonalna, wzrośnie. Kompetencje wzrosną, kreatywność wzrośnie, a co za tym pójdzie? Szczęście, pieniądze, sukces, zadowolenie z siebie. Pozdrawiam.